wymagania. Wymagania, jakie urządzenie musi spełnić, aby można było wprowadzić je na rynek, to jest temat rzeka. Jest bardzo specjalistyczny, natomiast przejdziemy od ogółu do szczegółu, czyli pokażę, jak te wszystkie wymagania są osadzone w prawie i jakie są wspólne części do różnych wymagań, żeby przejść już do konkretnych dyrektyw i wymagań kompatybilności elektromagnetycznej. Swobodny przepływ towarów i usług oraz osób, kapitału. Jest to niesamowite narzędzie, świetne ułatwienie dla ludzi, którzy chcą handlować, mówiąc potocznie, na rynku Unii Europejskiej. Jeśli chcemy wprowadzić urządzenie na różne rynki, myślimy o trzech podstawowych rzeczach, żeby to było bezpieczne. Zależy nam na bezpieczeństwie naszych dzieci, dlatego jest dosyć zrozumiałe wymaganie. Ochrona zdrowia i środowiska też raczej nie trzeba tego tłumaczyć. Zagrożenia, musimy unikać pewnych zagrożeń, co bardzo mocno łączy się z bezpieczeństwem, natomiast czasem jest to rozdzielone na pewnych poziomach. No i jak wygląda to prawodawstwo? Wiem, że czasem przedsiębiorcy mają problem, bo trzeba się przebić przez bardzo wiele przepisów i jakoś się w tym odnaleźć. Jeśli pierwszy raz się otwiera dyrektywę, czyli to, co jest na samej górze, dyrektywa nie zachęca do przeczytania, natomiast okazuje się, że te dyrektywy nowego podejścia, tak zwane, już są bardzo mocno zespolone, można powiedzieć. Mają wiele części wspólnych i czyta się każdą kolejną już dużo łatwiej. Dlatego dyrektywa, jeszcze o dyrektywach będę mówił więcej, ale dyrektywa jest takim nadrzędnym dokumentem, który pokazuje nam cel. Cel danych wymagań, bo dyrektywy dotyczą różnych dziedzin, o których za chwilę. Później, żeby dyrektywa miała moc prawną w danym kraju, muszą przepisy krajowe je wprowadzić. Natomiast to jest dobre, że wprowadzają to wprost. Ale żeby ocenić, czy to urządzenie spełnia wymagania, posługujemy się tak zwanymi normami zharmonizowanymi, które są ujednolicone dla całego rynku europejskiego. A konkretne metody badań są opisane w kolejnych normach, które dotyczą już bardziej laboratoriów. A więc z wprowadzeniem na rynek to jest ocena wymagań i pewne oznakowanie. Nieodłącznie mówimy o znaku CE, tak zwanym. Jeśli weźmiemy jakiekolwiek urządzenie, chociażby tu przykładową kamerę, którą pożyczyłem od Państwa ze studia, są różne znaczki, jest bardzo wiele takich znaczków, nie wiem, czy będzie je widać w kamerze, natomiast między innymi jest znaczek CE. Oznacza on, że wzięliśmy pod uwagę wymagania dyrektyw, odpowiednich dyrektyw i że uważamy, że nasze urządzenie jest bezpieczne i może być wprowadzone do obrotu. Nie jest to potwierdzenie jakości, tylko to jest deklaracja, co więcej, dobrowolna deklaracja producenta, że urządzenie spełnia. Na innych rynkach, takich w USA, czy Kanadzie, Brazylii, będą inne znaczki, gdyż inne instytucje odpowiadają za wymagania. Powiedziałem, że wprowadzenie takiego znaczka jest dobrowolne, natomiast jeśli chcemy handlować tym urządzeniem, to musi się pojawić ten znaczek. Dobrowolne jest zastosowanie pewnych dyrektyw, pewnych przepisów, natomiast umieszczenie oznakowania CE jest obligatoryjne, jest to deklaracją zgodności i potwierdza zgodność z wymaganiami zasadniczymi. Żeby umieścić takie oznakowanie, musimy przeanalizować tą ścieżkę całą, czym jest nasz produkt, jakie dotyczą wymagania i jak je spełniamy. Do tego pomocne są właśnie normy zharmonizowane i przepisy, dzięki którym wiemy, że możemy umieścić na rynku Unii Europejskiej, a także rynek EOG, czyli to jest troszkę rozszerzona Unia Europejska o pewne dodatkowe kraje, na przykład turecki. Producent, bez względu na to, czy znajduje się na terenie Unii Europejskiej, czy poza nim, jeśli chce wprowadzić produkt na rynek, musi oznakować i zrobić to zgodnie z prawodawstwem właśnie unijnym. Nie z jakiegoś innego kraju, tylko właśnie unijnym. Czasem, tak jak powiedziałem, wchodzi w grę upoważniony przedstawiciel. Co to znaczy? Jeśli wprowadzający na rynek jest spoza Unii Europejskiej i chce wprowadzić produkt na rynek europejski, czyli już przychodzi kontrolę celną, wszystko jest teoretycznie ok i pojawiają się pewne problemy, to producent
być może nie będzie chciał tego sam naprawiać czy uzupełniać pewnej dokumentacji, importer nie może tego zrobić, bo nie ma takich uprawnień, to wtedy stwarza się taką upoważnionego przedstawiciela. To jest upoważnienie pisemne, gdzie jakaś jednostka już z Unii Europejskiej może modyfikować nasz produkt pod pewnymi obostrzeniami. Dzięki temu możemy spełnić te wymagania i wprowadzić produkt na rynek. Jest to opisane dokładnie w dyrektywie, można będzie sprawdzić. Oznakowanie CE musi być widoczne. Co znaczy, że musi być widoczne? No cóż, czasem się okazuje, że jest to dosyć trudne. Jeśli weźmiemy pewne telefony komórkowe, to zobaczymy z grubsza, że nie ma tego znaczka. Natomiast jeśli otworzymy klapkę i spojrzymy pod baterię, okaże się, że tam jest. Definicja nie jest ścisła, natomiast interpretacja urzędów jest taka, że jeśli dostaniemy się do tego znaczka bez użycia śrubokręta, potocznie mówiąc, to znaczy, że on jest widoczny i dostępny. Dodatkowo w dokumentacji powinien być widoczny. Nie można usunąć tego znaczka. On może niemożliwy do usunięcia w prosty sposób, czyli jakaś naklejka, jeśli ją robimy, to musi być z dobrym klejem, można by tak powiedzieć ogólnie. Te przepisy są opisane w dyrektywach, w prezentacji jest dostępny link, będzie można sobie sprawdzić pewne rzeczy. Więc jeśli producent chce wprowadzić urządzenie na rynek, no to najpierw musi wiedzieć, czym jest urządzenie, jakie będzie spełniało funkcje, na jakie rynki trafi, w jakim środowisku i wtedy zaczynamy określać wymagania. Jeśli określimy wymagania, wiemy, jakie testy będziemy musieli przejść lub jakie analizy dokonać. Czasem można dokonać analizy ryzyka, analizy naszego układu i stwierdzić, że to wymaganie nas nie dotyczy. Po takich testach lub analizie tą dokumentację całą zbieramy, to jest dokumentacja techniczna, którą musimy przetrzymywać. Wtedy formalnie możemy dopiero oznakować nasz produkt znaczkiem CE lub innymi dodatkowymi, jeśli są wymagane. Następnie te dokumenty archiwizujemy. No i przechodzimy do wymagań już konkretnych dyrektyw. Jeśli mówimy o urządzeniach elektronicznych, to ma tutaj zastosowanie co najmniej kilka dyrektyw. Główna, tą, którą się tutaj zajmujemy, jest EMC, Electromagnetic Compatibility, czyli kompatybilność elektromagnetyczna. To jest dyrektywa, do której będziemy dążyć, o której będziemy mówić. Natomiast trudno jest mówić o dyrektywie EMC bez wspomnienia o dyrektywie radiowej, RED, gdyż coraz więcej urządzeń elektronicznych ma w sobie moduły do komunikacji bezprzewodowej. Do tego dyrektywa LVD, Low Voltage Directive, czyli dyrektywa niskonapięciowa związana z bezpieczeństwem. O tych trzech dyrektywach powiem trochę więcej w trzech odcinkach, o dyrektywie LVD, radiowej i EMC. Wspomnę tylko, że mogą być brane pod uwagę inne dyrektywy, jak eco-design, czyli projektowanie urządzenia z uwzględnieniem pewnych wytycznych dotyczących poboru energii, odpowiedniego oznakowania klas i tym podobnie. Dodatkowo dyrektywa ATEX, czyli dyrektywa taka, można by powiedzieć, wybuchowa dyrektywa, bo to dotyczy urządzeń, które mogą być użytkowane w środowisku wybuchowym, takim jak chociażby kopalnie. Inne, oczywiście tych dyrektyw jest więcej, inne będą dotyczyć maszyn, inne zabawek, być może czasem te same, substancje niebezpieczne użyte w tych ROHS tak zwane, no i inne dyrektywy. Co więcej, te dyrektywy mogą się przeplatać, mogą być kilka naraz stosowanych, o tym jeszcze będziemy dalej rozmawiać. Jakie są obowiązki producenta? Mamy to napisane, natomiast najważniejsze to, żebyśmy mieli tą świadomość, jaki ten nasz produkt jest, jakie wymagania musi spełnić i żebyśmy patrzyli na ten nadrzędny cel dyrektyw, czyli mówimy o pewnych nadrzędnych wymaganiach, co znaczy bezpieczeństwo, współistnienie różnych urządzeń i to, co dyrektywa mówi na samym początku, jaki ma cel. Oczywiście oznakowanie wyrobu, przechowywanie dokumentacji to jest taki wymóg, żeby urząd kontroli mógł to wszystko sprawdzić. Deklaracja zgodności jest pisemnym oświadczeniem i jednorazowym zgłoszeniem. Ważna jest tylko jedna deklaracja. Nawet jeśli mamy kilka dyrektyw, bierzemy pod uwagę do jednego urządzenia, to zawsze będzie to jedna deklaracja, w której powołamy się na kilka dyrektyw. Być może też przywołamy tam
różne normy zharmonizowane. Teraz ułatwieniem jest, że w wielu dyrektywach jest wzór deklaracji zgodności i trzeba zgodnie z tym wzorem to przeprowadzić i umieścić w dokumentacji. Ta deklaracja też musi być w odpowiednim języku zrozumiałym dla danego kraju, czyli najprawdopodobniej trzeba ją przetłumaczyć na każdy język osobno. Dokumentacja techniczna powinna umożliwić identyfikację wyrobu, określenie, jakie spełnia funkcje, jakie ma zastosowania, żebyśmy wiedzieli, czy zastosowane normy zharmonizowane, czyli pewne przepisy, wskazówki dla nas, czy są odpowiednie akurat dla danego typu urządzeń. Opisujemy tam też, jak doszliśmy jakby do tego wniosku, że nasze urządzenie spełnia wymagania, gdyż w Europie jest tak, że nie potrzebujemy jednostki trzeciej do stwierdzenia, czy nasz wyrób spełnia wymagania. Zwykle nie potrzebujemy, to zawężę być może, zwykle nie potrzebujemy, gdyż pewne typy urządzeń medyczne, niektóre zastosowania wojskowe, lotnicze, te urządzenia wymagają określenia przez pewne jednostki, być może certyfikacje, akredytowane laboratoria, wymagane pomiary, tam już dochodzą trzecie jednostki. Natomiast jeśli mówimy o takich urządzeniach powszechnego użytku, tam wystarczy deklaracja producenta na podstawie jego dokumentacji technicznej. I pamiętajmy, że dyrektywy to nadrzędny dokument, do którego dążymy, a domniemaniem tego, że spełniamy wymagania, są normy zharmonizowane. Jeśli postępujemy zgodnie z normami zharmonizowanymi, czyli takimi wskazówkami, jak to robić krok po kroku, wtedy możemy oznakować to znaczkiem C, wprowadzić na rynek i możemy czuć się bezpiecznie. Pamiętajmy, że są różne rynki na całym świecie i trzeba rozważyć te wymagania pod każdy rynek osobno. Czy to będzie USA, czy Chiny, czy RPA, czy Kanada. Troszeczkę inaczej będą wymagania wyglądały, natomiast na całej Unii Europejskiej są te same przepisy, co jest dużym ułatwieniem. Dobrą wiadomością jest to, że całość na całym świecie też się zazębia i ma wspólne podstawy, wspólny cel. Dziękuję za uwagę.